Electronics Arts przedstawia produkcję Battlefield 1 jest oparty na wydarzeniach, które rozegrały się przeszło 100 lat temu. Ponad 30 milionów żołnierzy wzięło udział w wojnie, która miała położyć kres wszystkim wojnom. Tak się jednak nie stało. Ale świat zmieniła na zawsze. Na chwilę przeniesiesz się na linię frontu. Twoje szanse na przeżycie są minimalne. Bardzo serdecznie w pierwszej części z nowej serii zagramy w Battlefield 1. Trafiliśmy... Wow, spokojnie. Dobra, jesteśmy teraz w pierwszej wojnie światowej. Oj, to był nasz. Dobra, z tej strony atakują. O, muszę przyznać, że to na razie graficznie prezentuje się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak fabuła nas poprowadzi przez tę grę. Ach, atakują asesmany. Skąd ich się tyle wzięło? Tu jest. Oj. Sowaj się. Leży. Utrzymuję pozycję. Leżysz. Kurde. Ktoś tu domieszczono. Wow, granat. Granat, wycofujemy się. O kurczę, zmiotaczem. Ognia wszedł, ja pierdzielę. Mam tylko łopatę? Nie mogę biegać nawet. Co jest? Lej go. Warren Daggerston. Przybyliśmy tu z całego świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą. Uwierzcie. Bardzo się myliliśmy. O kurde. To tak miało być? Przejdź w tryb celowania, aby skorzystać z przyrządów celowniczych i zwiększyć celność. O!
Gdzie oni są? Tam. Ciekawe, czy tak miało być. Fuck, że on ginie. Następny zginął. A jednak nie. Proszę, pyk. Pyk. Wow, 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 wow. Mam cię. Wow, następny. Proszę. Wow. Kurde. Nie ma gdzie uciec. To jest nasz. Ja pierdzielę. Ale... Jaka sieczka. Schowaj się za kamień. Schowaj się tu. I się nie ruszaj. Masz. Następny zginął. Nowe maszyny do zawijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. A, ciekawie opowiedziane. Gdzie jest kościół? Pięknie. Pięknie się zapowiada. Włożyj CKM-u! Odstrzelaj cały obszar! Nasza przygoda z Battlefieldem. Kierowca naprzód! Jedzieć. Obserwuj pora bitwy, synu! Gdzie my jedziemy? Wyłażą z okopów! Gdzie oni są? U CKM-u! Rozwal ich! Proszę. Jedźcie. Naprzód za króla i ojczyznę! Proszę. Nic nie widzę. Zagonimy szoru z powrotem do Berlina. Co? Nie jedziemy nigdzie? Ciało rozerwało go na strzępy! O kurde! Mają nas jak na widelcu! Kierowca naprzód! Obejdź ich! Jeśli będziesz mógł go przeszkadzać, to zrób to! Ja nie mogę zmienić broni? Trzymać się! Będziemy się przebijać! Jedź! Zmiana broni. Które działo? Tam jest działo. Dobry ostrzał! Zróbmy przejście naszym! Trzymaj się reszty naszej pancerny! Skupcie się! A, jest! Ale sieczka! William Karen. Następny zginął. Zamiast przygody znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. Ubyczy atak wroga.
ta broń jest lepsza. Walka wręcz. Co? Chcesz się ze mną walczyć? Sterowiec spada! Masz, szwabie. O kurde. Jack Roberts. Fuck, ginę jak... Proszę. Następny headshot. Kurde. Przeładuj, przeładuj. Nie żyjesz. O, ale piękne wybuchy. Przeładuj broń. Nie macie. Następny. Kurczę. Z tego bliska nie trafić. Mistrzostwo. Następny. Zginął. O kurcze. O kurcze. Wszyscy zginęli. O? Atakują oni. Atakujemy my. Co? Co jakiś czas spychamy ich tak, że spoza czarnej rozpaczy przebłyskuje normalny świat. Prawie na wyciągnięcie ręki. Wojna jest naszym światem, a świat jest wojną. Ale za każdym celownikiem kryje się człowiek. My, ludzie pełni płonnych nadziei, ludzie honoru i zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend, skazani na zapomnienie. My, rycerze niebios, duchy pustyni i szczury w błocie. Jakie są nasze historie?